Dzień dobry, tutaj jesteście, tak? No dobra. Jeszcze raz. No witam serdecznie. Dzisiaj słuchajcie domofon. Bramofon, cyfral. Jak widać, strasznie tutaj skorodowany. No akurat przy przyciskach jest wszystko skorodowane, prawdopodobnie do wymiany te switche. I no cóż, no cyfral, zaraz znajdziemy sobie jego rozpiskę, gdzie co, jak podłączyć, bo linia jest dwużyłowa. Tutaj mamy zespawany GND, czyli masę zamka akurat. No i dobra, spróbujemy tutaj rozczaić, rozszyfrować. Tak to wygląda. Cyfra. A więc tak, słuchajcie, ja już tutaj sobie włączyłem rozlutownicę. Dlatego macie taki szum, ale to jest normalne, to przecież nie będzie tutaj idealnie jak studio, że tak powiem, przecież to warsztat, nie studio nagrań. A więc tak, przede wszystkim co, musimy sobie to wymyć benzynką, acetonem czy tam czymkolwiek, to rdzę. Poprawić wszystkie ścieżki, pocynować i na nowo tą płytkę później polakierować, tylko najpierw spróbować to naprawić. Mamy przekaźniczek do otwierania zamka i mamy tranzystor wykonawczy tego przekaźniczka. Co poza tym, tutaj mamy kolejny tranzystor od stabilizatora napięcia. Tutaj mamy mieć 15 V na tym kondensatorze, za tymi diodami, ponieważ jest zasilony prądem przemiennym prosto z trawka. Nic nie trzeba, mały transformatorek, tam jest wszystko działające. Tu musimy poczyścić te wszystkie styki, ewentualnie je powymieniać, bo też widzę korozję. Tego na pewno trzeba stąd wymienić. Oczywiście tutaj nic innego nie było zapięte do tych styków. Także całe szczęście, to sobie to wylutujemy i wstawimy tutaj inną dwójeczkę z łączką, bo to są dwie dwójki bodajże. Także właśnie ja zaczynam się brać do dzieła, wylutowuję te styki. Później co jeszcze? Sprawdzimy wzmacniacz, czy to jest generator. Zaraz zobaczymy, co tu jest za scala. To jest TBA820, no to jest wzmacniacz audio do tego głośnika. Tak jak mówiłem od samego początku. Generator dzwonka jest bodajże w unifonach. Tego co tu widzę. Zaraz spróbuję dorwać do tego schemat, ale jak znajdę schemacik, to wam na pewno tutaj pokażę, nie? Bromofon, domofon z dwoma nazwiskami, także zakrywam palcem, żeby nie wymontowałem, podjechałem, zabrałem z bramy, bo nie działał. Pozdrawiam, znaczy pozdrawiam, lecimy z wymontowaniem. Dobra, słuchajcie, jak widzimy, mamy tutaj niezłe ślady wilgoci, była korozja tutaj wszędzie, ma te ścieżki. Tutaj gorsze jest to tu. Brak praktycznie o tej ścieżki jest brak. Nie wiem, czy to jest łapnęło. Tu mamy przerwę, tu mamy wszystko zaśniedziałe. Tu mamy od masy do tego miejsca wytopioną praktycznie ścieżkę. W tym miejscu. Tu musimy wszystko to poprawiać, pocynować. Lakier już właśnie oczyściłem. No i cóż, no. Biorę się do roboty. Miejmy nadzieję, że tu jeszcze nic nie zostało spalone. No.
cena nowej centralki 300 tam parę złotych, no bo już teraz C2 się nie dostanie praktycznie do wyczerpania zapasów z tego co widziałem w sklepie. Także mamy instrukcję. Ja tutaj podam wam instrukcję, a w międzyczasie będę to lutował, cynował i miłego oglądania i słuchania muzyki. Pozdrawiam. No i okazuje się, że przełączniki są całkowicie do wymiany. Są to przełączniki, nie mikrostyki, czyli ma przełączać przy naciśniętym, ma złączyć po prawej, przypuszczonym po lewej. No i żaden z nich nie działa, także wymieniamy i ciągniemy dalej. No zobaczymy co tu jeszcze będzie.
No i dobra, zobaczcie, tak to wyszło. Tutaj taka sieczka troszkę, ale jest wszystko polutowane tak jak ma być, cały ten bok skorodowany. No i cóż, zaraz jeszcze tylko to oczyścimy z kalafonii i po prostu polakierujemy to na nowo. Jeszcze raz to się przejrzy, czy mam wszędzie przejścia. Są wymienione te przyciski, bo to były skorodowane, nie łączyły. No cóż, jeszcze możemy przelecieć właśnie sobie zobaczyć, jak wyglądają tranzystorki te właśnie wykonawcze, które tutaj mają być jako wykonawcze. Podłączymy za chwilkę zasilanie, właśnie jedzie domofonik, znaczy unifon, sama słuchawka tutaj do mnie, do testu. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tylko te tranzystory, które tutaj musimy sprawdzić. Baza. Wlutowanych to takie sprawdzamy, słuchajcie, ale jednym słowem odpieranie rygla sprawny, stabilizator TNT to jest, stabilizator napięcia. Sprawny, NPN, czyli te duże są praktycznie sprawne. Jeśli stabilizator jest sprawny, na ryglu nie było zwarć, no to w sumie możemy podejrzewać, że jest wszystko ok. Ale to tylko podejrzewać, dopóki nie podłączymy napięć i nie posprawdzamy. Oczywiście tutaj jest taki motyw, jedne uszko jest oberwane, ale to z tym nie ma problemu, bo jest drukarka 3D, także za chwilkę, dosłownie za godzinkę będziemy mieli takie same kółeczko z trzema nóżkami, także to momencik. Dobra, czyścimy i lakierujemy. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za te czyszczenie, bo zaraz przyjedzie ten domofon. I ten, i no. Gdzie jest pędzo? A to jeszcze nie polakierowane, nie poczyszczone. Nie umyte z kalafonii. A, jeszcze stary lakier się rozpuścił. Ale to nic. Dobra, niech to sobie trochę przeschnie i zaraz będziemy się brać za lakierowanie. Okej. Okay. Dobra, dobra, zaraz zobaczymy jak ten. Będzie po lakierowaniu. Musimy trochę to zabezpieczyć, wiecie, bo to będzie w, że tak powiem, w kasetce na zewnątrz, nie? A zima. Także polakierowaliśmy, teraz niech to sobie schnie. Teraz to położymy na piec i będzie moment i będziemy sprawdzać. Dobra, no to leci, już jesteśmy na żywo. No, właśnie dotarł do unifon, słuchajcie. No, to już nie tylko... O, tam dużo rzeczy jest. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Tu jesteś, powiedz coś, to zobaczysz jak się usłyszy, jak ciebie słychać. Cześć. A głośniej? Nie no, tak idzie dobrze, tutaj masz audio. No cóż, nadszedł czas, żeby to spróbować ruszyć, no odpalić. Zobaczyć, mamy już fajny unifonik.
unifonik dwuprzewodowy, bo do tej centralki idą dwa przewody. Też tak jak widać na zdjęciu, instrukcji. No i dobra, co my tu musimy zrobić, słuchajcie? Musimy otworzyć instrukcję i teraz tak. S1, S2 to jest prąd zmienny AC. Obojętnie czy AC, czy DC podłączymy, bo on ma mostek prostowniczy, także powinno być wszystko ok. S1, S2. Dobra, podpinamy. Dobra, ale żeby było jasność, to tutaj podepniemy sobie się pod kondensator już filtrujący, bo mamy prądem stałym, także nie chcę tutaj nic napsuć za bardzo. Czyli się podepnę pod minus i pod plus. O, i coś mamy jakiś... delikatny przydźwięk. Słychać takie... nie wiem, czy to będzie słychać takie, jakby próbował dzwonić. Tu jest siła wzmocnienia. Tu jest siła mikrofonu. No dobra, ale teraz musimy się podłączyć unifonem, czyli tak, plus, minus. Musimy mieć oznakowany. Dobra, na razie to rozłączmy. I podłączymy się unifonem. Czyli naszą tą, jak to się rozbiera. Chyba tak na diabła, to jest klucz. Love heart. Tu. I tu. Zrobili takie miejsca, żeby nie kaleczyć obudowy. Takie wcięcia. Jak widać. No i zaraz będzie to plus i minus. Momencik. Wtedy to będzie plus. Sobie podłączymy na razie się na krótko. Plus. To jest ten. Plus to jest ten. Okej. Okay. Z plusem. To jest akurat bardzo prosty. No zaraz zobaczymy, co jest z tą centralką, bo troszeczkę mnie to ten sygnał w tym zaskoczył. No ale cóż zrobić. Podnieść blaszki, bo siedzą. Wielożyłowy przewód tutaj raczej może nie podejść, ale... no, tak jak mówiłem, musimy troszeczkę to skrócić i na nowo zarobić. Okay. Plus i minus. Kiedyś taka piosenka była, plus i minus. Ok. Sprawdźmy jeszcze, czy ten plus to plus, a minus to minus. Ok, mamy piszczałkę czerwony. Plus. Ok. Minus. Ok. No i dobra, słuchajcie, tu mamy, to załóżmy ten dzyndelek. Ale teraz robię, ja pierdzielę normalnie ten plastik taki delikatny na raz. Dobra, mamy słuchawkę, teraz tak. Podłączamy minus do GND, czyli w GND mamy wyjście tutaj, te, które było tam osmalone. Muszę zerknąć w instrukcję. Tak, do GND, a tu później do U1 lub U2. Czyli tak, podłączamy się do GND.
U1 lub U2. Gdzie mamy U1, gdzie mamy U2? U1, U2. U1, U2. Weźmy ten drugi. Jeszcze coś mamy nakrzeczone, słuchajcie, z tymi przełącznikami. Dobra, wszystko jasne. TGND jest tu zapisane jako GND. Ale coś jest nie halo. Któryś tranzystor jeszcze leży. Teraz się dowiemy, który. I tu jeszcze mamy GND. Nie, cały czas coś jest, nie Degas jeszcze. No dobra, no. Może być, że jeszcze coś... Nie, to jest siła wzmocnienia mikrofonu. Dobra, ja się biorę zaraz do sprawdzania i sprawdzam, o co mu tu kaman. Gdzieś jeszcze musi mieć zwarcie albo na ścieżkach, albo tranzystor. No i słuchajcie, godzinę później i jest na tej zasadzie, że teraz tak, zadziałał, tylko jeszcze mały ból, głośnik do wymiany. Słuchajcie, głośnik jest do wymiany, poza tym wszystko gra i buczy. Został aktywowany tylko dwoma przewodami, jak słychać, raz, dwa, trzy, cztery. I tak samo jak w tego mówię, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, jeden, dwa. Jest wzmocnienie na całej linii. Czyli jest ok, tylko jeszcze zostało wymienić głośnik i diodkę podświetlania. Także słuchajcie, pełen sukces. Co do czego, no przerwy w druku, tak jak widać, już wam to pokazuję. Zostało wszystko odnowione, zalakierowane na nowo. To co mogłem, to połączyłem. No grubo warstwę dowaliłem lakieru, także teraz może troszeczkę to potrzyma. No zacieki ewidentnie po stronie, od strony przełączników, nie? Czyli, bo to najbardziej wystaje. Jest tak, jest mikrofonik tutaj i dwa włączniki. No i jakim sposobem, jeśli to siedzi wszystko w takiej kasetce jeszcze poza tym, nie? Dobra, unifon podłączony, zestrojony, bardzo ładnie, głośno słychać. W unifonie pięknie słychać, tylko ten głośnik jeszcze rzęzi. A po co ja go zamykam? Przecież ja go podpiętego tu na biurku. Dobra. Jednym słowem, szukamy takiego głośnika i wymieniamy. Dobra. Podsumowując, co zostało wymienione? Przełączniki. Wymieniony jeden tranzystorek, ten od przedwzmacniacza mikrofonu. Wymieniony głośnik został, płytka odrestaurowana, że tak powiem. No to co? Dzwonimy. Halo? Dobra, dzięki serdeczne, słuchajcie, za obejrzenie tego odcinka. Tak to słychać, za łapki w górę. I wiecie co wam powiem? I ruszył ten projekt, znaczy ten zbiórka na ten projekt, także
Ja gorąco polecam. Link jest jak zwykle pod filmem. No i cóż, będziemy jeszcze, słuchajcie, coś tu kończyć. No, będziemy robić projekt tego oświetlenia i projekt tej gitary. Jeszcze mam nadzieję, że przed świętami mi to się po prostu wszystko uda, że tak powiem. Dobra, ja już się z wami żegnam, także na razie. Pozdrowienia. A, montaż domofonu będzie kolejny filmik, ale to już pojutrze. Poniedziałek.